Witam serdecznie wszystkich na obiektach Szkoły Podstawowej nr 9 z oddziałem Mistrzostwa Sportowego. Uważam, że historyczny moment. Podpisanie porozumienia pomiędzy miastem a klubem Stal Mielec w sprawie szkoły, w sprawie naszej szkoły. No tak się składa, że Stal Mielec to legenda, żywa legenda piłki nożnej tu w mieście. Nie ma piłki nożnej w Mielcu bez Stali Mielec. Takie jest moje zdanie. Dlatego cieszę się, że szkoła współpracując z klubem będzie miała szansę nawiązać kontakty trenerskie, dostać wsparcie od klubu, przez co lepiej szkolić dzieci z zakresu piłki nożnej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak już powiedziałem na ostatnim spotkaniu z panią premier Beatą Szydło, że miasto Mielec słynie z przemysłu lotniczego, ale również ze sportu. A sport to piłka nożna. W związku z powyższym chcielibyśmy dzisiaj podpisać umowę, którą podpisali ze Stalą Mielec, na temat kształcenia naszej wspaniałej młodzieży, która będzie odnosiła takie sukcesy, jakie kiedyś tam odnoszono. I teraz myślę, że może ta ekstraklasa będzie i liczymy na to, że ta ekstraklasa będzie, ale nawet jakby się nie udało, to myślę, że w przyszłym roku powinna być. Ale musimy tę młodzież kształcić, musimy ją kształcić w Akademii Piłkarskiej, ponieważ miasto nasze mocno słynie z tej piłki nożnej, ponieważ jest najważniejszym tutaj sportem w Mielcu, ale i w całym powiecie mieleckim. Dlatego tak ważne jest, żeby była tutaj ta baza lokalowa, żebyśmy mogli kształcić tych młodych, żeby a to, że mamy ten klub tutaj tak ważny i ci młodzi ludzie widzą tych piłkarzy, którzy osiągają sukcesy, mają te wzory, mają się na kimś wzorować, bo to jest bardzo ważne, żeby oni wszyscy ćwiczyli, a jak będą dużo ćwiczyć, to będą mniej przy komputerze, mniej będą czasu spędzać przed telewizorami, komputerami i to chyba o to nam chodzi, żeby ta kultura fizyczna się bardzo rozpowszechniała wśród młodych ludzi od najmniejszego. Dzień dobry, witam Państwa. No, założenie Akademii jest bardzo proste, aby jak najwięcej młodzieży trenowało piłkę nożną, co oczywiście ma się przełożyć na lepsze wyszkolenie, ale też na większy udział tej młodzieży w pierwszej drużynie FKS Stal Mielec. To, co mnie osobiście bardzo cieszy, że część tych rodziców, a co za tym idzie, część młodzieży przez długi okres czasu tutaj w Mielcu była wykluczona i nie mogła uczestniczyć w tych zajęciach w klubie FKS Stal Mielec z tego względu, że niestety trzeba było w prywatnych szkołach się kształcić. No wiadomo, prywatne szkoły pobierają opłaty. Teraz powstaje oddziały sportowe państwowe, które są bezpłatne i ta wykluczona młodzież i te wykluczone dzieci będą mogły mieć takie same szanse jak pozostali zawodnicy i mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli z tego duży pożytek. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować miastu za taką inicjatywę, że dostrzegli tą taką zapomnianą troszkę część naszego społeczeństwa i przez to wyrównały się te szanse i mam nadzieję, że z tego będą owoce. Dziękuję. Chodzi nam tutaj o trzy rzeczy. Pierwsze, aby w okresie jesienno-zimowym przykryć tego wynika, czyli o halę pneumatyczną. Też się tego musiałem nauczyć, bo myślałem, że to balon, a okazuje się hala pneumatyczna to jest wyższy poziom już możliwości treningowych. Chcemy wyremontować Orlika tego dla siatkarzy i koszykarzy, dlatego że ta nawierzchnia nam się trochę posypała i wymaga przynajmniej wymiany na coś lepszego. I chcieliśmy stworzyć bieżnię dla lekkoatletów zakończoną skocznią w dal. Dlatego, że w tym treningu lekkoatletycznym, no to
Oczywiście, że będą, szykujemy porozumienie z Lekkoatletycznym Klubem Sportowym Szkoły, aby szkoła mogła korzystać z bazy, jaką miasto posiada przy stadionie. Natomiast tutaj, no przynajmniej ta bieżnia i skocznia w dal musi być, aby przynajmniej podstawy tego treningu lekkoatletycznego robić.